Jesteśmy w bardzo małej salce, w towarzystwie przyjaciół dzieci. Na Białołęce w Warszawie. Jest to ośrodek, który pomaga tym dzieciom. I my jesteśmy tutaj po to, żeby pomóc im zmetamorfozować kilka wnętrz. Dzieci spędzają tutaj czas po lekcjach, po szkole. Jest to alternatywa dla, nie wiem, trzepaka, czy po prostu uczenia się po ulicy. I towarzystwo zdecydowało się na totalną zmianę pomieszczeń. Ogólnie w dwóch placówkach mamy dzieciaczków 104. Cześć! Niestety te osiedle, tak samo jak i na Siupagach, jest zupełnie zamknięte. Znaczy oprócz samych bloków nie ma nic. Ta placówka jest jedynym miejscem, w którym coś się może dla nich dziać. Myślę, że dzisiaj oprócz tego, że no, mamy miłych gości, to jest też dla nas ważny dzień, że przy okazji udało nam się pozyskać piwnice, które są tutaj na dole, jako dodatkowe lokum naszej placówki. Są dwa duże pomieszczenia, 20-metrowe jedno i drugie 10-metrowe. No, mamy, że tak powiem, duże wyobrażenie, co z tego można sobie zrobić, marzenia, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest bardzo wąskie przejście, bardzo niebezpieczne i strome. Na pewno zmienimy kolor ścian, oświetlenie, pojawią się dekoracje. Jednym słowem sprawimy, że dzieciaki będą tu świetnie się czuły i będą nie tylko na komputery patrzyły, ale też na ściany i na siebie, nawzajem i rozmawiały i będzie w ogóle super. Ta łazienka powinna być bardzo nowoczesna, taka młodzieżowa. Jest. Ona jest taka młodzieżowa. Czyli po prostu zmieniamy też płytki w tej łazience i całą armaturę i chyba też te drzwi, co? No, koniecznie, to jest jedyna rzecz. Tylko ten obrazek zostaje. Jako kultowy. Jesteśmy w największej sali, w sali zabaw, która również jest stołówką, gdzie przebywają dzieci w wieku od 3 do 18 lat, więc ten wachlarz wiekowy jest ogromny. Musimy to jakoś pogodzić. Także nie możemy robić tutaj przedszkola, ale też nie możemy zrobić takiej sali dla młodego człowieka, tylko po prostu sali, która integruje dzieci w różnym wieku. Jesteśmy teraz w korytarzyku, tutaj się wchodzi. Jak wiadomo, wejście jest wizytówką każdego wnętrza. Tutaj bardzo niespodziewana rzecz, takie płytki, płytki elewacyjne, które imitują cegiełki. Panowie nam całą tą ścianę wykleją w cegiełkach. Bambusy będą nam wyrastały z podłogi, gdzieś do takiego poziomu i otaczały dokładnie takimi krzakami dookoła ten cały kibelek. Otwieramy puszkę. O, proszę, kolor. Piękna, jasna, soczysta oliwka. Ona fajnie zaistnieje w tym całym wnętrzu, który będzie salą komputerową. Będzie dużo blatów komputerów i właściwie ten kolor wypełni całą przestrzeń. Dodatkowo jeszcze będzie fototapeta. Tak, i coś na oknach. Właśnie tutaj nas najbardziej bolą te kraty, bo one nie fajnie wyglądają. Więzienie, mini więzienie. Fachowcy nie lubią, jak tak się marzy po ścianach. Zielone na różowym, panie, lepiej tego nie pokazywać. Ale szybko, o jest, już czarny widać, rysik. I zaraz zaczniemy grygolić po ścianach, a fachowcy tego nie lubią, jak ołówkiem się marzy. Jest rysik. Za chwilę pojawią się tutaj kolory. Musimy tylko panom zaznaczyć pola, gdzie te kolory mają wymalować. Jest bardzo prosty zabieg tutaj zastosowany. Wszystkie ściany malujemy na biało i jedynie małe fragmenty w bardzo intensywnym kolorze. W tym miejscu pojawi się kotara. Będzie taki intymny zaułek, gdzie powstanie teatrzyk dla dzieci. A w razie czego zmęczone dziecko będzie mogło się tam odizolować, na przykład przez albo pani. Zmęczona pani. Albo zmęczona pani, chyba prędzej pani. To jest takie fajne miejsce wyciszenia w tej sali. No i mamy fajny.
kolejny sposób na wykończenie okna. Postanowiłyśmy nie wieszać tutaj żadnych rolet, zasłon, ponieważ jest to bardzo techniczna sala komputerowa. Będą komputery, ekrany, więc nie może być taki bezpośredni dostęp światła dziennego. Więc ta przysłona, taka mleczna przy okazji, wpuści nam tyle światła, ile potrzebujemy. I ładnie zmiękczy też. Tak. Oczywiście grafika, która jest na tych naklejkach, też jest ważna i nawiązuje do tapety. Mamy już fragment mapy na ścianie, akurat kontynent, który bliski jest sercu Jean-Pierre'a. Jean-Pierre, mamy pytanie do ciebie. Nidowesej. Algeria. Algeria. No, tutaj. A wiesz, gdzie my jesteśmy? Algeria. My jesteśmy tu, Warszawa. No przecież on wie, no. Tak. A ty myślałeś, że tutaj będziesz przyklejał tapety? Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Dokończysz nasz świat? Dobrze. Dobra. Ale nie wykańczaj naszego świata, dobra? Siedzimy już na tych śmiesznych, żółtych krzesełkach w gotowym wnętrzu. Te krzesełka bardzo nam się spodobały, więc postanowiłyśmy jedynie je oszczędzić, a resztę dopasować kolorystycznie do tego, co zostałyśmy. Już nie pamiętam, jak to było wcześniej. W tej chwili jest pięknie, kolorowo, słonecznie. Dzieciaki się bawią, w tle mapa, nowe zabawki, wszystko nowe. Na dworze jest szaro góra, a tutaj mam wrażenie, że ciągle słońce świeci. Zaraz przyjdą dzieciaki i same ocenią. No najlepiej ocenią, jak ono wyszło. Fajnie jest dlatego, że są fajne zabawki, ładnie tu, kolorowo, fajnie. Będziemy się tu uczyć języka angielskiego, informatyki. Na pewno to niektórym osobom pomoże dzieciom. No i będą też lepsze oceny w szkole z angielskiego, z którym jest najgorzej się uczyć.